Cześć, witajcie. 10 lipca 1856 roku w Serbii urodził się jeden z największych myślicieli i wynalazców współczesnego świata, Nikola Tesla. Jest on autorem blisko 300 patentów, w tym wynalazcą prądnicy prądu przemiennego, zdalnego sterowania radiowego, dynama, autotransformatora, radia czy elektrowni wodnej, która de facto działa do dzisiaj na wodospadzie Niagara. Tesla jest jednym z moich ulubionych uczonych, a najbardziej frapuje mnie jego pomysł i teoria dotycząca bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej. To, co wydawało się teorią czysto wyjętą z science fiction 100 lat temu, dzisiaj powoli staje się faktem. Od kilku lat bowiem czerpiemy z technologii indukcyjnego ładowania telefonów komórkowych, bezprzewodowego ładowania aut elektrycznych czy sieci 5G. Wszystkie te technologie bazują na transmisji bezprzewodowej, a ich wpływ możemy dostrzec również w aplikacjach związanych z szeroko rozumianym przemysłem. Najlepszym tego przykładem jest bramka NIRFI od Phoenix Contact, która pozwala na bezstykowy przesył zarówno informacji, jak i energii. NIRFI to technologia bezstykowego przesyłu danych oraz energii od firmy Phoenix Contact. Przesył danych od bramki NIRFI bazuje na warstwie fizycznej Ethernet, którą można zaadaptować do wszystkich dostępnych obecnie protokołów Ethernet. Dzięki temu przesył danych jest bardzo szybki. Można powiedzieć, że cała wymiana danych odbywa się wręcz w czasie rzeczywistym. Dodatkowo jest to wymiana dwukierunkowa, pełen duplex. System NIRFI bazuje na dwóch bramkach, które potrafią wymieniać między sobą dane w sposób całkowicie bezstykowy. Sama bramka opiera się na indukcyjnym przesyle energii, podobnie jak w bezprzewodowych ładowarkach do telefonów komórkowych. Mamy tutaj możliwość zasilenia urządzenia o mocy do 50 W. Dla napięcia 24 V są to aż 2 A. Informacje wymieniane są drogą radiową na paśmie 60 GHz ISM bez licencji, przez co możliwe jest użytkowanie na całym świecie, a dane odporne są na wszelkie zakłócenia płynące od innych urządzeń radiowych czy WLAN. Mogą być też bezproblemowo montowane w pobliżu spawarek czy punktowych zgrzewarek. Bramki oddalone mogą być od siebie na odległość około centymetra. Jak już wspominałem wcześniej, wymiana danych odbywa się w obu kierunkach jednocześnie z dużą prędkością. Producent chwali się, iż prędkość przesyłu danych jest 500-krotnie większa niż w przypadku sieci 5G. Wyróżnić tu trzeba również sposób przekazywania danych, gdyż odbywa się na zasadzie orientacji bitowej, a nie pakietowej. Dzięki temu zniwelowane są jakiekolwiek opóźnienia związane z samą transmisją danych. Bramki występują w trzech wariantach. Do wymiany energii i danych, do wymiany tylko energii oraz do wymiany tylko danych. Bramki NIRFI dedykowane są do wszelkich aplikacji, gdzie mamy do czynienia z mobilnym połączeniem wtykowym. Wymiana narzędzi w robocie, gdzie wykorzystuje się najczęściej podejście liniowe czołowe. System transportu przenośników, gdzie najczęściej wykorzystuje się podejście liniowe boczne. Wszelkiego rodzaju aplikacje obrotowe, gdzie wykorzystuje się podejście czołowe obrotowe. Bramki NIRFI to przede wszystkim odpowiedź na bolączki przemysłu robotycznego, gdzie wartości dniowych cykli wymiany przykładowego narzędzia w robocie sięgają 500 i więcej. W chwili obecnej wymiana narzędzi bazuje na wtykach, które bardzo szybko się zużywają i prowadzą do częstych i kosztownych przestojów. Zastosowanie bezprzewodowego przesyłu danych i energii sprawia, że wszelkie mechaniczne wtyczki stają się zbędne, a problemy związane z mechanicznym zużyciem, zabrudzeniem czy częstym zginaniem przestają po prostu istnieć. Dodatkowo dane przesłać można za pomocą sieci Profinet czy EtherCAT. Bramki NIRFI pracują w czasie rzeczywistym
a producent Phoenix Contact gwarantuje opóźnienie poniżej 1 mikrosekundy. Obudowy bramek NIRFI są wręcz ekstremalnie odporne na wilgoć, tłuszcz, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu mogą pracować w bardzo trudnych warunkach przemysłowych. Nie wymagają też żadnej konserwacji, nie wymagają również żadnej konfiguracji. Po prostu wyjmujemy z pudełka, podłączamy i działa. Postanowiłem przetestować jakość połączenia bramek NIRFI i w tym celu przygotowałem dla Was małą aplikację. We wspomnianej aplikacji przymocowaliśmy do wału silnika elektrycznego jedną bramkę NIRFI i wprawiać ją będziemy w ruch obrotowy o ustalonej przez nas prędkości. Z drugiej strony zamontowaliśmy drugą bramkę NIRFI, która zasilać będzie bramkę zamontowaną na wale silnika. Łatwo rozpoznamy, czy bramki przesyłają między sobą energię, gdyż zasilona bramka zapala się na kolor zielony. Wyraźnie widać, iż bramka NIRFI osadzona na wale silnika ma niepodłączone gniazda i nie pali się na zielono. Zbliżymy teraz jedną bramkę do drugiej. Bramka osadzona na wale silnika zapala się na zielono. By to zweryfikować, weźmiemy dodatkowe dwie bramki NIRFI. Do jednej z niej doprowadzimy zasilanie, do drugiej podłączymy dodatkową kolumnę sygnalizacyjną. Wynikowo, po zbliżeniu jednej bramki do drugiej, na odległość około centymetra, niepodłączona bramka NIRFI powinna ulec zasileniu, jak i również sama kolumna sygnalizacyjna. Zobaczmy, czy na jakość połączenia obu bramek wpływ będzie mieć ruch, a precyzyjniej mówiąc, ruch obrotowy. Wysterujemy przemiennik częstotliwości na prędkość 10, 20 oraz 30 Hz i obserwować będziemy zachowanie się obu bramek. Zaczynamy od prędkości 10 Hz. Prędkość 20 Hz. Prędkość 30 Hz. Stop. Jak widzicie, pomimo wyzwolenia prędkości obrotowej równej 30 Hz, co daje prędkość RPM 820, obie bramki zachowują łączność i możliwe jest ich normalne działanie. Przetestujemy teraz przesył informacji. Wykonamy połączenie profinetowe pomiędzy sterownikiem PLC a przemiennikiem częstotliwości. W połączeniu udział brać będą dwie bramki NIRFI, które będą przekazywać informacje pomiędzy sterownikiem PLC a przemiennikiem częstotliwości. Będziemy zatem wysyłać rozkazy sterujące po sieci Profinet przy użyciu bramek NIRFI. Rozkazy start i trzy prędkości stałe wyzwalać będziemy za pomocą przełączników podłączonych do sterownika PLC. Zobaczmy, czy na jakość połączenia obu bramek wpływ będzie mieć ruch, a precyzyjniej mówiąc, ruch obrotowy. Wysterujemy przemiennik częstotliwości na prędkościach 10, 20 oraz 30 Hz, co daje prędkość obrotową 280, 560 oraz 840 RPM. Obserwować będziemy zachowanie obu bramek. Zaczynamy od prędkości 280 RPM. Prędkość 560 RPM. Prędkość 840 RPM. Stop! Jak widzicie, pomimo wyzwolenia prędkości obrotowej równej 30 Hz, co daje prędkość obrotową 840 RPM, obie bramki zachowują łączność i możliwe jest ich normalne działanie. Do budowy samej aplikacji niezbędny był oczywiście sterownik PLC, który za pomocą sieci Profinet komunikuje się zarówno z samym przemiennikiem częstotliwości, jak i bramką NIRFI. Przemiennik
steruje standardowym silnikiem asynchronicznym klatkowym o mocy 0,75 kW i prędkości znamionowej 1400 obrotów na minutę. Nie musiałem daleko szukać sterownika PLC, gdyż otrzymałem go w zestawie z bramkami Nirfi od samego producenta. Pierwszy raz zetknąłem się ze sterownikiem PLC od firmy Phoenix Contact i muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony i to z co najmniej kilku powodów. Otóż oprogramowanie nie wymaga kupna licencji i jest całkowicie darmowe. Okazuje się, że nie jest to tylko oprogramowanie do konfiguracji sterownika PLC, lecz jest to cała platforma o nazwie PLC Next, która ujmuje w sobie konfigurację i programowanie sterownika wedle normy IEC 611-31-3, wizualizację oraz diagnostykę. Cały projekt można zrealizować w jednym środowisku programistycznym. Interfejs oprogramowania jest bardzo intuicyjny i bez najmniejszych problemów połączyłem się po raz pierwszy ze sterownikiem PLC Next. Rzadko się zdarza, bym nie musiał sięgać do dokumentacji technicznej lub posiłkować się telefonem do działu technicznego dostawcy. Sterowniki platformy PLC Next, oprócz wszystkich możliwości programowania wynikających z normy IEC 611-31-1, umożliwiają pisanie całych programów, bloków funkcyjnych lub bibliotek w językach wysokiego poziomu, takich jak C++ i C#. Komponenty z poszczególnych języków mogą być ze sobą dowolnie mieszane, a dzięki specjalnym mechanizmom opracowanym przez Phoenix Contact wszystko wykonuje się z zachowaniem czasu rzeczywistego, co jest podstawowym wymogiem stawianym sterownikom PLC. Poza tym programista ma pełen dostęp do systemu operacyjnego Linux, na którym te sterowniki bazują i może na nim instalować i uruchamiać dowolne aplikacje, zarówno natywne na samym systemie, jak i w środowisku kontenerowym, na przykład Docker. Należy podkreślić również, że cała platforma PLC Next Technology została stworzona i jest rozwijana tak, aby spełniać najwyższe wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa dla systemów przemysłowych opisane w normie IEC 62443. Jeżeli jesteście ciekawi samego interfejsu platformy PLC Next, jej podstawowej obsługi oraz w jaki sposób należy ustanowić komunikację Profinet z bramką NIRFI i obrobić sygnały z niej płynące, zapraszam Was do lektury artykułu skojarzonego z tą produkcją, który znajdziecie na platformie iautomatyka.pl. Bramki NIRFI to rewolucyjne rozwiązanie, które pozwala na bezstykowy przesył informacji. Dzięki temu bramki nie zużywają się i nie wymagają konserwacji. Odporne są na trudne warunki środowiskowe, zabrudzenia i nie zakłócają pracy innych urządzeń. Możliwa jest również transmisja przez przeszkody niemetalowe. Bramki znajdują zastosowanie w takich aplikacjach jak automotive, roboty z wymiennymi narzędziami, stoły obrotowe, systemy transportowe, inżynierii mechanicznej i instalacyjnej, maszyny pakujące, rozlewnie, narzędzia maszynowe, obrabiarki, wymiana pierścienia ślizgowego, logistyka i bezzałogowe pojazdy transportowe AGV. Wszystkie aplikacje, gdzie posiadamy mobilne połączenia wtykowe. Odpowiednie usytuowanie śrub pozwala na bardzo elastyczny montaż z możliwymi odchyłkami przesunięcia bocznego oraz kątowego wynoszącymi 5 mm oraz 7 stopni. Urządzenie nie jest wrażliwe na wibracje, a stopień ochrony to IP65. Więcej informacji na temat NIRFI znajdziecie na stronie producenta Phoenix Contact. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.